Mateusz Bajsztil pisze, a może pokażesz, jak szybko kroić nożem, jak prawdziwy szef kuchni? Nie jestem szefem kuchni, ale wiem, jak szybko kroić nożem, więc wam pokażę. Zaczniemy w ogóle od tego, jak taki nóż trzymać, żeby było bezpiecznie. Jeśli macie taki prosty nóż szefa kuchni, macie tutaj takie wgłębienie, więc w to wgłębienie wkładacie sobie środkowy palec. Palec wskazujący układacie sobie na boku, czy on będzie tak, czy on będzie na wprost. Ważne, żeby wam było wygodnie, to już jest kwestia mocno indywidualna moim zdaniem. Druga strona, kciuk leci tutaj. I dzięki temu, że macie taki pewny chwyt, to wy mówicie, co nóż ma robić, a nie odwrotnie, nie latacie za tym nożem i tak jest znacznie bezpieczniej. Druga sprawa to jest ruch tego noża. Jak się nim posługiwać, żeby to wszystko szło płynnie i bezpiecznie. Ruch wygląda trochę jak praca cylindra w silniku, czyli wznosicie do góry, opuszczacie, wznosicie do góry, opuszczacie, wznosicie i takimi kolistymi ruchami raz koło razu kroicie to, co akurat potrzebujecie pokroić. Prawa ręka, która trzyma nóż, jest oczywiście najważniejsza, ale lewa jest nie mniej ważna i trzeba wiedzieć, jak ją ułożyć, żeby się nie pociąć. Układacie ją zawsze tak, że dwa te palce macie z tyłu, ten macie z przodu, środkowy. Może być lekko zgięty i to on stanowi rodzaj tarczy. W momencie, kiedy kroicie, macie pewność, że nie potniecie się, ponieważ to ten palec chroni pozostałe palce, a przy okazji pokazuje, w którym miejscu ten nóż ma ciąć. Bardzo ważna rzecz. No i teorię mamy za sobą, to teraz praktyka. Na czym ćwiczyć? Moim zdaniem fajnie sprawdza się seler naciowy, bo jest niedrogi, jest go dużo, więc sobie można potrenować i bardzo łatwo go potem zrecyklingować w kuchni, zrobić z niego omleta, dorzucić do jakiejś potrawy, na pewno się nie zmarnuje. I teraz na przykładzie tego selera pokażę wam to, jak kroimy w praktyce. Łamiemy jeden kawałek, układamy na dechę. Możemy się pozbyć tego tutaj, o, żeby było łatwiej. Układamy, no i teraz to, co już wiemy. Łapiemy nóż pewnym chwytem, tak jak pokazałem wam wcześniej. Układamy palce, tak żeby środkowy był z przodu, chronił resztę. I takim płynnym ruchem, raz koło razu, zaczynamy sobie krojenie. Na początku możecie to robić powoli, nie jest trochę niewygodnie ze względu na kamerę, ale o, zmienimy sobie kąt. W przód i w tył, tak żeby nóż w ogóle nie odrywał się od deski, tylko cały czas pracował. No i później już, jak dojdziecie do wprawy, no to możecie zacząć siekać nieco szybciej. Tylko na początku bez wygłupów, starajcie się bardziej, żeby tutaj było równo, niż żeby było szybko. Jak w boksie, najpierw technika, a potem szybkość. Na koniec dodam jeszcze tylko, że oczywiście nóż musi być ostry, ale jak oglądacie mój profil, to wy już o tym wiecie. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik pomoże wam zacząć przygodę z takim technicznym krojeniem. Próbujcie, trenujcie i dajcie mi znać w ogóle w komentarzach, czy chcecie krótki tutorial o tym, jak te noże ostrzyć na mokrym kamieniu. Mogę to dla was nagrać, także dajcie znać. A jak macie jakieś inne kuchenne pytania, to też wbijajcie w komentarze, zostawiajcie, ja odpowiadam i widzimy się następnym razem. Piąteczka!